Dobry spontan i dobry skład się skleił, zombie, zabor, cześć panowie. W ogóle cię nie słyszę, nie wiem co mówisz, o co chodzi. Jesteśmy live, kurwa? Tak jest, już jesteśmy live. Panowie, powiedzcie, jak obstawiacie walkę wieczoru z Aladin Parnas kontra Romek Szymańskim? Tak jak mówiłem kilkukrotnie wcześniej, stawiam sercem, jestem za Romanem, liczę na to, że wygra i dzięki temu zasłuży na rewanż ze mną. Każdy, nie wydaje mi się, jeżeli miałem postawić moje wszystkie, mój cały dobytek, moje psy, niestety nie mam domu, ale mam psy i dobytek, postawiłbym na Saladina. Moje psy byś obstawił? Na Saladina, jeżeli musiał. Ale wiecie, jaki jest problem? Przypomnij ten wywiad potem, jak... Tak zrobi? Jak wiesz, Roman wygra, przypomnij ten wywiad. Każdy mówi, że jest sercem za Romanem, ale że wygra Saladin. Z czego to wynika, zabor, powiedz? Jeszcze raz? Z czego to wynika, że każdy jest sercem za Romanem, ale mówi, że wygra Saladin? Chodzi mi o to, czy on jest mocniejszy po prostu jako zawodnik? Tak, tak nam się wydaje pewnie, ale ogólnie no też jestem za... Poczekaj, nie... Do tego, że Saladin mnie pokonał. Co? Ja Saladin mnie pokonał. Nie. Znaczy Marcin nie był wtedy sobą na pewno, ale już nie chodzi o to. Po prostu myślę, że Saladin jest bardziej kompletnym zawodnikiem i lepszym na dystansie 5 rund, w tempie, które on narzuci i w systemie walki, które on narzuci. A myślę, że... Znaczy Roman, mówię, sercem jestem za nim i dla nas na rękę jest to, żeby on wygrał, ale będzie ciężko. Oplułem kogoś. Nie, jeżeli się zagłębiamy w techniczne aspekty, to według mnie Saladin bardzo dobrze kontroluje, wpuszcza swoich przeciwników i kontroluje ich bardzo skutecznie. Gość ma 21 lat, myślicie, że trafi do UFC? Nie, czy ma 21 lat! 37! Tak jak Francis! Gdybyś przyjechał z Afryki do Francji, ile byś dał sobie lat, kurwa? No też bym się odmłodził! Według mnie i z potwierdzonego źródła wiem, że ma 37. Czyli tak jak Francis w UFC. My przyjechaliśmy z Łodzi, z Bydgoszczy do Łodzi, czyli mieliśmy 20 lat, teraz mamy 38, kurwa. Mieliśmy po 40, teraz ja mam 30. To dlatego wznawiacie projekt, tak? Wasze wideo. Mamy w planach ogólnie zniszczyć MMA Rocks. Mamy w planach zniszczyć MMA Rocks. Wyświetleniami na pewno. Już mamy kilku podkupionych prowadzących. Będzie ok. Dlatego właśnie z wami gadam, bo to jest mój ostatni wywiad. Panowie, co mi jeszcze chcecie powiedzieć na koniec? Zdejmijmy tą naklejkę. Na Champ and the Coach. Ja ci mówię tak. Żegnaj. O, trzymajmy się! Witamy was ze studia! The Champ and the Coach! To co panowie, widzimy się w akcji dalej!